Czołem, dzisiaj nagrywam test podkładu, który pewnie już na kanale był i zaraz po nim chcę nagrać test. Makijaż z tą paletą, czyli z naturalnym glamem. Jakiś czas temu, zanim ta paleta jeszcze wyszła do sprzedaży, ja ją testowałam, wrzuciłam Wam przepiękny, moim nieskromnym zdaniem, makijaż na Instagram, taki dość bogaty, właśnie czerwono-różowy, chciałabym go dzisiaj odtworzyć. Na niedoskonałości już nałożyłam korektor, który nazywa się NARS Radiant Creamy Concealer, dlatego że ten podkład mi nie zakrył paru takich kropek, które mi wyszły zresztą po teście wczorajszym podkładu. I tak, on ma dość taki dziwny kolor, mam nadzieję, że później makijażem to wszystko wyrównam, a pod oczy nakładam korektor z Sephory. To jest ten kryjący High Coverage Concealer w odcieniu 13. Utrwalę, nałożę bazy i do Was wrócę. Na powiekach, jak widziałyście, mam trochę tej bazy od Pilu Jest i jedziemy z naszą piękną paletą. Zastanawiam się, który pierwszy. Chyba zacznę standardowo od przymusowego w załamanie powieki i będę go rozcierać też trochę tym cieniem, czyli celinką. Zacznę od małego pędzelka do rozcierania z zestawu fioletowego. Na razie ten przymusowy... Oj, ostrość? Wędruję tutaj bardziej w zewnętrzny kącik. Nie przeciągam tu na razie. Teraz właśnie tym samym pędzelkiem nabieram ten kolor celinka. To jest taki brzoskwiniowy mat i tym sobie tu dojeżdżam bardziej do wewnętrznego kącika i tu. Zauważyłam, wiecie co, na tej bazie, że na niej bardziej niż na korektorze trzeba starannie rozcierać. Co mam tu na myśli? Jak ja jadę sobie w tą stronę tylko cieniem i nie wyrównam go w drugą, ruchem w drugą stronę, to tu mi się normalnie takie kreski robią. Że ta baza jakby... Tak ja to interpretuję, że ta baza pod spodem, ona, słuchajcie, pracuje razem z cieniem. Przesuwa się chyba lekko. Dlatego tak łatwo się na niej rozciera. Pod same łuki brwiowe teraz nakładam odrobinę cienia o nazwie Beżyk, żeby to wszystko właśnie jeszcze ładnie porozcierać. Teraz pędzelkiem O102 będę nakładać cień, który nazywa się Witamina i to jest taki przybrudzony matowy róż. Otrzepałam nadmiar w opakowaniu, o opakowanie i jak widzicie wklepuję też, dzięki czemu nic się nie osypuje. Tak jak Wam ostatnio mówiłam kilka razy, że... I teraz z kolei zebrałam sobie z palety, wcisnęłam to, co, wiecie, otrzepało się z pędzla. Maty, kiedy mają być tak intensywne i ładnie się rozprowadzać, to one muszą być suchawe. W momencie, w którym do matu w momencie, w którym chcemy sprawić, żeby mat się trochę mniej osypywał, musimy inne składniki dodać do tego cienia, który już powoduje, że ten mat już nie jest takim totalnym matem. Wiecie, są takie maty, czasem te takie miękkie. Teraz biorę na palec trochę koloru, który nazywa się Oranżada.
Czyli to jest taki pomarańcz opalizujący gdzieś tam na róż lekko. Tu jest koło przymusowego. I nanoszę go paluszkiem tutaj na granicę. To jest bardzo fajny, delikatny i pod względem koloru i wykończenia cień do też nałożenia na szybko na całą powiekę. On jest taki bardzo dziewczęcy. Nakładam też palcem, dlatego że łatwiej mi się blenduje. Ostatnio naprawdę coraz bardziej doceniam takie narzędzia jak palce, pacynki. O, wiem, co mi się, z czym mi się kojarzy ten cień. On jest cukierkowy po prostu. Ale mi się podoba, jak to wygląda. Słuchajcie, no tak mi się podoba. Ja wiem, samochwała w kącie stała. Dobra, i przechodzimy teraz do ważki. I uwaga, ważkę nałożę na mokro. Nie trzeba tego robić. Ważka to jest turbo pigment, który znajduje się w palecie i wygląda tak. Nie trzeba tego robić, ale akurat z ważką taki eksperyment przeprowadziłam na mokro i ona wtedy wygląda bardzo, bardzo mocno. Ale jeszcze raz powtarzam, to nie jest konieczne. Także nakładam ważkę i mgiełkę nawilżającą marka Jacobsa. Też z góry mówię, że jeśli zastanawiacie się typowo nad sprayem, który będzie Wam pomagał nakładać cienie na mokro, to najlepszy smak Fix Plus, bo zawiera chyba glicerynę, o ile nic nie mylę. Cześć Waszko. Taka jesteś intensywna, że aż aparat oniemiał. Teraz będę to ładnie rozprowadzać. Ja powiem, uwielbiam ten cień, ten turbo pigment. On daje tak nieoczywisty kolor pod różnymi kątami. Jak się patrzy raz, jest właśnie bardziej... Widzicie teraz na tym oku? Widzicie praktycznie tylko, że jest róż. A na wprost jest taki właśnie seledynowy, błyskotliwy. Wezmę jeszcze tym samym pędzlem tej mojej oranżady. Oranżady. Klepię trochę. Taki cukierkowy mi wyszedł. Dobra, na dolną powiekę troszkę przymusowego, czyli tego brązu. Troszkę celinki. I dużo ważki. Nie do końca to jest taki makijaż, jak robiłam wtedy na Instagram, ale myślę, że jest równie udany. Wyszedł taki mi strasznie, bardzo, nie mówi się strasznie, wyszedł mi bardzo cukierkowy. Wczoraj kreski nie robiłam, więc dzisiaj kreskę zrobię. Użyję eyelinera od... chyba dzisiaj akurat użyję od Kat Von D, żeby ta kreska była delikatniejsza. Natomiast ten eyeliner od Eveline, on się nazywa, słuchajcie, Precise Brush Liner. Jest o niebo lepszy. Jakby Wam przyszło do głowy, żeby wydać pieniądze na Kat Von D, to kupcie sobie kilka tych eyelinerów z Eveline. Taką malutką kreseczkę robię. Nie chcę, żeby ona mi tutaj zdominowała to oko. Na linię wodną oka nałożę kredkę Mystic, to jest kolor nude po prostu. I rzęsy wytuszuję tuszem Bruleska od Vivo. Ostatnio używam go bardzo często. Trochę trzeba się przy nim namachać, bo on skleje i grudkuje, ale efekt jest, przepraszam, tego wart. Nie wiem, czemu ostatnio mi tak coś... Balans bieli szwankuje. Zobaczcie, jakie jest teraz wszystko pomarańczowe. Jeżeli chodzi o róż i rozświetlacz, użyję mojego niezawodnego duetu, który znajduje się w palecie Musisz to mieć, czyli rozświetlacz i róż. Ten róż to jest Panna Młoda. Po prostu uwielbiam je razem. Pannę Młodą też możecie dostać oddzielnie, natomiast podobny rozświetlacz to jest oczywiście Celebrytka, ale ten jest trochę intensywniejszy jeszcze, ten z palety. Dzisiaj mam ochotę na trochę więcej tego różu. Widzicie, dlaczego mówię, że jest intensywniejsze?
laki i usta obrysuję konturówką Inglot numer 318. Taki delikatny, naturalny kolor i nałożę szminkę Paese kolor 10 Maria. Maria, Maria. To jest ta nowa szminka Best Friend, która ma właściwości nawilżające. Powiem Wam, że bardzo ją lubię i zarówno jeżeli chodzi o kolor, jak i to właśnie, jakie ma właściwości, bo ona nie jest taka hardkorowo mocno kryjąca, hardkorowo mocno zastygająca, tylko faktycznie przyjemna. Dobrze, mam nadzieję, że taki dziewczęcy różowo-brzoskwiniowy makijaż przypadł Wam do gustu. Mi podoba się bardzo, ja się w takich kolorach czuję picobello, także tak, do następnego razu, buziaczki.